Okej, to cześć Wam wszystkim, z tej strony Henrik. Dzisiaj na moim kanale goszczę Adama Maluidę, studenta Akademii ZSA, czyli Zbuduj swoją agencję, który jest jednym z najmłodszych uczestników Akademii, ponieważ ma 18 lat i w wieku 18 lat dołączył do klubu 10K. Adam, jest mi mega miło Cię poznać, mega miło mi Cię gościć na naszym kanale. Przedstaw się, powiedz kilka słów o sobie. Jak to się zaczęło u Ciebie? Opowiedz o tej drodze właśnie, zanim jeszcze stałeś się przedsiębiorcą, zanim jeszcze zbudowałeś swoją agencję. Co robiłeś wcześniej? Cześć Henryk, cześć wszystkim. Miło mi bardzo. Więc tak, jakby przed tym, jakby stałem się tutaj przedsiębiorcą i założyłem firmę, uprawiałem sport. Ja grałem w piłkę przez 11 lat i wiązałem moją przyszłość tak naprawdę ze sportem. Natomiast jakby biznesem interesowałem też się od zawsze i też jakby chciałem iść w tą stronę. No i właśnie w tym roku był taki moment, że stwierdziłem, że po prostu chcę iść w biznes, postawić na biznes. Dołączyłem do Akademii ZSA właśnie w styczniu. No i też w styczniu tego dzień... roku. Tak, tak 11 roku. Stycznia dokładnie. Tak, tak. I firmę założyłem dzień po 18 urodzinach. I tak po prostu zaczęła się moja taka przygoda z biznesem. Okej, okay. Jak to się stało? Co robiłeś właśnie przed zbudowaniem agencji? Jaki prowadziłeś? Co robiłeś w ogóle? W jakim kierunku chciałeś iść? W jakim kierunku chciałeś się rozwijać? Więc tak, na pewno jeśli chodzi o taki sport, to chciałem grać w piłkę. Natomiast jeśli chodzi o takie biznesowe sprawy, gdzie też zawsze gdzieś u mnie były na boku, to pierwszy taki biznes to był po prostu dropshipping gdzieś na Allegro, gdzie tam próbowałem swoich sił w dropshippingu. No i właśnie rok temu, chyba w marcu lub kwietniu, kiedy zaczęła się ta kwarantanna i było więcej czasu, to właśnie gdzieś zauważyłem filmik Henryka na YouTubie na temat właśnie gdzieś budowania takiej agencji. I załapałem ten temat i gdzieś właśnie poszedłem w tą stronę. Rok temu jeszcze wtedy nie byłem właśnie w akademii, ale gdzieś właśnie przez ten filmik zacząłem budować swoją już agencję. Pozyskałem pierwszego klienta gdzieś właśnie bardzo szybko, bo w przeciągu 2 dni. I po prostu przez ostatni rok cały czas rozwijałem tą agencję. W styczniu już po prostu mogłem normalnie założyć firmę, bo miałem 18 lat i dołączyłem też do kursu i tak to wygląda. Fajnie, bo z tego, co rozmawialiśmy właśnie wcześniej, przed jeszcze naszą tą oficjalną rozmową, opowiadałeś o dropshippingu, że z tym wystartowałeś i to też przypomina mi się moje początki. Też właśnie zaczynałem od dropshippingu. Co właśnie jakby stanęło na drodze tego, że ten dropshipping jednak się nie udał i postanowiłeś jednak iść w stronę agencji? Wydaje mi się, że było bardzo dużo problemów, pamiętam wtedy z dropshippingiem, było bardzo dużo gdzieś zwrotów od klientów. Jakby ten model biznesowy też mi się nie do końca podobał, bo też sprzedawaliśmy produkty bardzo tanie, też nie mieliśmy jakiejś dużej marży na tym, więc też to nie było coś takiego, co dla mnie było najlepsze. Wydawało mi się, że jest dużo lepszych modeli biznesowych. No i właśnie gdzieś tak załapałem właśnie ten model takiej agencji zdalnej. I trafiłeś na filmik mój po prostu na YouTube, jak zbudować swoją agencję. Tak, dokładnie, dokładnie. No i też uważam, że to jest fajny model biznesowy, to jest też model usługowy, gdzie możemy brać po prostu też więcej po prostu pieniędzy niż od jednego klienta, niż po prostu sprzedając coś w sieci, nie? Taki tani produkt, więc wydaje mi się, że to jest właśnie taki też spoko model biznesowy. To jest też plusem tego to, że nie musimy nic tworzyć, bo czasami właśnie ludzie w tym modelu e-commerce muszą jakiś produkt stworzyć i trochę zaryzykować, czy on się sprawdzi, czy nie sprawdzi. W modelu usługowym mamy to, że po prostu jest klient, robimy dla niego usługę i nic nie musimy żadnego produktu tworzyć, zanim go sprzedamy. Okej, okay, czyli Adam, w styczniu dołączyłeś do Akademii, wcześniej już miałeś jakiegoś klienta, czyli nie startowałeś, można powiedzieć, z takiego totalnego zera, że dopiero dołączyłeś i w ogóle postanowiłeś iść w tym kierunku, tak jak niektóre osoby.
tylko już wcześniej pozyskałeś tego swojego pierwszego klienta. Może skupmy się teraz na tym, jak to właśnie się stało, że pozyskałeś tego pierwszego klienta, chociaż tak naprawdę dopiero zaczynałeś z tym modelem. Bo jest mnóstwo osób, którzy mają już doświadczenie z reklamami, mają już doświadczenie z mediami społecznościowymi, ale dla nich problem stanowi właśnie pozyskanie tego pierwszego klienta, a ty pomimo tego, że jesteś młodą osobą, nie miałeś dużej wiedzy na temat tego, jak dostarczyć te efekty, to pozyskałeś pierwszego klienta. Jak to się stało? No na pewno ja po prostu skupiłem się na tym, żeby pozyskać tych klientów. Jakby ja nie zajmowałem się tym, żeby, nie wiem, budować jakąś swoją stronę internetową czy coś takiego, tylko zacząłem po prostu się odzywać do potencjalnych klientów i sprzedawać im swoją usługę. Akurat miałem trochę szczęście, bo pamiętam, że pierwszy klient taki został pozyskany w przeciągu 2 dni. To był za no, klient? Tak, z jakiej branży? To był trener personalny, gdzie tam po prostu pozyskiwaliśmy klientów na takie współpracę online. No i tak to po prostu wyglądało, czyli po prostu zacząłem po prostu skupiać się na tym, żeby odzywać się do tych potencjalnych klientów każdego dnia, bo to po prostu gdzieś no generuje sprzedaż. I po prostu odzywałeś się przez Facebooka czy przez Instagram? Przez Facebooka i Instagram, przez te dwie akurat platformy wtedy korzystałem i odzywałem się do tych potencjalnych klientów. Jasne. I po prostu pozyskałeś tę osobę, chociaż jeszcze nie wiedziałeś do końca, co będziecie robić, tak? Czyli uczyłeś się na żywym przykładzie, żywym materiale, tak, można powiedzieć. Tak, dokładnie. Ja pamiętam, że pozyskałem tego klienta właśnie gdzieś, żeby przeprowadził taką kampanię reklamową na Facebooku, a jeszcze tak naprawdę nie umiałem robić reklam i to była moja pierwsza reklama w życiu, którą robiłem dla klienta. No ale uczyłem się po prostu w trakcie tego wszystkiego, robiąc kampanię, dodatkowo oglądałem jakieś filmy, jakieś kursy szybkie, więc no jakby uczyłem się na takim żywym przykładzie, bo wydaje mi się, że to jest też najlepsze, to jest takie po prostu pójście po takiej prostej linii, trochę rzucenie się na głęboką wodę, ale wydaje mi się, że wtedy po prostu najlepiej się uczymy i ja właśnie poszedłem tą drogą. Bardzo podobnie to, jak ja zaczynałem robić, tak samo. Wiele osób właśnie ma takie podejście, że na początku chcą zdobyć mnóstwo wiedzy, czytają różne książki, czytają, robią mnóstwo szkoleń odnośnie tego, jak na przykład dostarczyć te efekty klientom. Wiedzą, jak dostarczyć efekty klientom, ale jeszcze nie pozyskali żadnego klienta. Ja jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby robić wszystko etapami, czyli jeśli jeszcze nie masz klienta, to po prostu pozyskaj tego pierwszego klienta, później dopiero ucz się, jak dostarczyć mu te efekty. Bo powiedz mi jeszcze, czy udało ci się temu klientowi pierwszemu właśnie dostarczyć zadowalające efekty? To była nie wiem, udana współpraca? Wiesz co, nie była to jakaś mega udana współpraca, bo pamiętam, że chyba wtedy wyszliśmy na zero, czyli po prostu klient nic nie stracił, ale też nic nie zarobił. Na pewno to była dla mnie mega ucząca współpraca. Dużo mnie to po prostu wszystkiego nauczyło, no taki pierwszy klient to wiadomo. Natomiast nie była to jakaś mega udana współpraca, bo nie przedłużyliśmy wtedy umowy. No ale na pewno dla mnie, jeśli chodzi o takie doświadczenie zdobyte i wiedzę, to na pewno super sprawa. Mega, mega. To jest lekcja na przyszłość. Adam, masz 18 lat, jesteś w drugiej liceum. Uważam, że jesteś jakby inspiracją dla wielu osób właśnie z młodego pokolenia, jak i też myślę, że dla starszego pokolenia również. Powiedz mi, ponieważ zauważyłem, że wiele osób właśnie w tym wieku, kiedy z nimi rozmawiam i oni chcą budować swoje biznesy, to dla nich wyzwanie stanowi to, że wyzwanie stanowi ich wiek. Boją się tego, obawiają się tego, że po prostu klienci im nie zaufają ze względu na ich właśnie młody wiek. Powiedz mi, jak ty sobie z tym radziłeś? Jak ty sobie z tym radzisz? Bo dalej jesteś młody. Tak. No wydaje mi się, że jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, mamy po prostu też wiedzę, to klient nie patrzy po prostu na wiek. Klient bardziej patrzy na tą wartość, na jakąś wartość, którą możemy mu dostarczyć. No i ja raczej nie miałem problemów z takim, że byłem jakoś młody. Może jedną miałem taką sytuację, że pamiętam, że jakaś klientka napisała, że jestem jakimś dzieciakiem czy coś takiego. Ale to jedna zdarzyło taka się. Sytuacja na, zdarzyło się. Zdarzyło się na setki jakichś rozmów z klientami, więc raczej klienci nie patrzą na wiek, a raczej patrzą po prostu na to, jaką wartość jesteśmy w stanie im dostarczyć
Więc wydaje mi się, że nie ma co się bać, jeśli chodzi o ten temat, tylko po prostu trzeba wskoczyć do tej rzeki i po prostu sprawdzić się. Czyli te obawy, które ma większość osób, nie mają zazwyczaj sensu. Nie? Jest często tak, że obawiamy się rzeczy, które praktycznie się nie zdarzą w przyszłości. Czyli, No że dokładnie, klient patrzy na wiek, czy klient patrzy na ilość naszych obserwujących na Instagramie, na ilość lajków. Przecież w tym wszystkim chodzi o klientów, nie? I o ich wyniki, o ich potrzeby i problemy, czy zostaną rozwiązane, czy jesteśmy w stanie to rozwiązać, nie? A często właśnie zostaje takie pytanie, ale tego fajnie byłoby, bo wiesz, ja mogę mówić, nie? Że nie ma co patrzeć na wiek klientów, nie interesuje twój wiek, a ty jesteś tego żywym przykładem, nie? Że pomimo tego, że masz 18 lat, to pozyskałeś klientów i w swojej agencji w ciągu ostatniego miesiąca uzyskałeś przychód 10 700. I Tak, to jest ogromny wynik, stary. Gratuluję. Dzięki. Dobra. Idźmy po prostu po kolei. Dołączyłeś, pozyskałeś swojego pierwszego klienta, widziałeś, że chcesz iść w tym kierunku, ten model cię interesuje. I postanowiłeś dołączyć do Akademii w styczniu tego roku, 2021. Dołączyłeś 11 stycznia do Akademii i co tak naprawdę dla ciebie wtedy stanowiło to, że właśnie dołączyłeś do Akademii, jaką wartość dla siebie wyciągnąłeś z tego? Wydaje mi się, że tam była w Akademii mega usystematyzowana wiedza, mogłem sobie wszystko poukładać, czyli cały proces pozyskiwania klientów, cały proces tworzenia reklam, więc na pewno no, ogrom wiedzy jest w Akademii, no i przede wszystkim takie wsparcie, które gdzieś mamy, czy od ciebie, czy od jakby całej społeczności ZSA, to po prostu gdzieś pomaga w takim codziennym działaniu, więc na pewno no, mega wartość i po prostu mega fajnie być częścią Akademii. Czyli dołączyłeś do Akademii, wiedzę, którą wcześniej miałeś, po prostu sobie uporządkowałeś, po prostu wcześniej robiłeś pewne rzeczy chaotycznie i sobie po prostu tą wiedzę, Akademia pozwoliła ci tą wiedzę po prostu usystematyzować, uporządkować. Dobra. Postanowiłeś się skupić na jednej niszy. Czy wcześniej też właśnie od samego początku, zanim dołączyłeś do Akademii, działałeś w jednej niszy, czy działałeś w kilku? Tak, działałem w jednej niszy, natomiast na początku też testowałem po prostu parę nisz. Chciałem sprawdzić, która po prostu będzie dla mnie najlepsza, no ale zostałem przy jednej i teraz właśnie działamy tutaj głównie z branżą beauty, jeśli chodzi o naszą agencję. Jasne, czyli postanowiłeś skupić się na branży beauty. Tak. Dlaczego ta nisza? Czemu postanowiłeś się skupić na niej? Bo testowałem parę niż, jak już wcześniej właśnie mówiłem, i po prostu w tej niszy dostarczałem najlepsze efekty dla moich klientów, więc stwierdziłem, że jeśli są dobre efekty, klienci są zadowoleni, polecają gdzieś mnie dalej, to po prostu skupię się na tej niszy i no i tak zostałem już. Jasne, jasne. Czyli po prostu skupiłeś się na jednej niszy. Jaki problem zacząłeś tej niszy rozwiązywać? Przede wszystkim jeśli chodzi o brak klientów. Czy to w salonach właśnie takich beauty, brak klientów właśnie na usługi. My ten problem rozwiązujemy, czyli tworzymy po prostu reklamy, dzięki którym ci klienci się zapisują po prostu czy na zabiegi, czy też na szkolenia, jeśli współpracujemy ze szkoleniowcem. Więc głównie po prostu rozwiązujemy problem z brakiem klientów w firmach. Jasne. Czy masz już gotową ofertę, którą oferujesz tym klientom? Tak, mniej więcej mam, natomiast też ja zawsze z klientami rozmawiam i jakby staram się dopasowywać indywidualnie według potrzeb po prostu taką ofertę. No, natomiast taki mniej więcej szkic mam, bo z doświadczenia już wiem mniej więcej, czego klient po prostu potrzebuje. Natomiast też zawsze indywidualna rozmowa jest mega dla mnie cenna, żeby po prostu gdzieś dopasować tą ofertę jak najlepiej do klienta. Jasne, jasne. Co stanowiło dla ciebie takie największe wyzwanie, gdy przechodziłeś właśnie od tego pierwszego klienta do na przykład do przychodu 5 000? Co było dla ciebie największym wyzwaniem, Adam? Wydaje mi się, że na pewno utrzymanie też klientów, czyli po prostu dostarczanie im jak największej po prostu jakości moich usług, żeby chcieli przedłużyć te umowy.
To na pewno gdzieś było takie duże wyzwanie. No i przede wszystkim też pozyskiwanie tych klientów, czyli to, żeby po prostu nauczyć się sprzedaży. Wydaje mi się, że to jest mega ważne. Jedna po prostu, jak nie najważniejsza rzecz po prostu w biznesie, czyli po prostu sprzedaż. No, nauka sprzedaży to było takie duże wyzwanie. No ale po prostu z czasem gdzieś jest coraz łatwiej, jeśli tych rozmów z klientami jest coraz więcej, też ta wiedza po prostu idzie do góry i wtedy gdzieś no, łatwiej jest i można tych klientów więcej pozyskiwać dzięki temu. Okej, dobra. To mamy tutaj dwie rzeczy, czyli pozyskiwanie klientów systematyczne oraz sprawienie, żeby oni zostawali z nami dłużej, czyli zmniejszenie tego wskaźnika rotacji tych klientów, którzy do nas przychodzą. Jak sobie właśnie poradziłeś z tym, żeby klienci zostawali z tobą dłużej niż tylko jeden miesiąc współpracy? No na pewno poprawiłem jakość swoich usług, też po prostu stałem się lepszy w tym, co robię, czyli w tworzeniu po prostu kampanii reklamowych. Dodatkowo też taki kontakt z klientem na pewno jest dużo, dużo lepszy, po prostu więcej się też kontaktuję z klientami, też dużo ich pytam, żeby też czuli się po prostu w trakcie takiej współpracy zaopiekowani, więc wydaje mi się, że takie dwie rzeczy, czyli po prostu poprawienie jakości moich usług i po prostu kontakt z klientem sprawia, że gdzieś ci klienci są w stanie przedłużać te umowy i po prostu działać z nimi na dłuższą metę. Jasne, czyli po prostu dbasz o nich lepiej i dostarczysz im lepsze efekty. Jasne. Jak wygląda ten kontakt? Czy masz jakieś na przykład miejsce konkretne, w którym się kontaktujesz z tymi klientami? Jest to albo Messenger, albo Slack. Mhm. Jeszcze docelowo chciałbym mieć każdego po prostu na Slacku, żeby trochę oddzielić te działania firmowe od takich prywatnych. Jasne. Natomiast aktualnie są to te dwa komunikatory i głównie przez to się komunikujemy lub czasami po prostu też rozmawiamy telefonicznie, jeśli po prostu jest taka potrzeba. Wydaje mi się, że też fajnie czasami do klienta zadzwonić, po prostu zapytać, jak tam ocenia współpracę, czy wszystko fajnie wygląda, bo też taki kontakt telefoniczny na pewno jest lepszy niż po prostu przez taki komunikator typu właśnie Messenger. Jasne, czyli masz taki po prostu, taki można powiedzieć w trakcie współpracy, taki dzień, w którym dzwonisz do klientów, sprawdzasz, jak im idzie na przykład współpraca, czy mają jakieś pytania i tak dalej? Jasne. Po prostu odzywam się do nich co parę dni, do każdego, żeby gdzieś zapytać i po prostu jestem z nimi w stałym kontakcie, bo to jest też dla mnie ważne. Jeśli ja bym korzystał z takich usług, to też jakby chciałbym mieć stały kontakt po prostu, żeby gdzieś, nie wiem, nawet ewentualnie jakieś zmiany w kampanii wprowadzać, czy coś takiego, żeby gdzieś ten kontakt był i to też dla mnie jest bardzo ważne, więc też na to stawiam, żeby taki kontakt z klientem był bardzo, bardzo no, duży. A to ty dzwonisz do tych klientów, czy oni do ciebie dzwonią? Jak to u ciebie jest? Zazwyczaj ja dzwonię, natomiast też czasami się zdarza, że klient dzwoni, ale to rzadkość. Raczej to ja się sam odzywam. Okej. Czyli poprawiłeś po prostu relacje z klientami, żeby z nimi się lepiej kontaktować. Co jeszcze zrobiłeś, żeby jeszcze lepiej o nich dbać? No przede wszystkim ta jakość usług, czyli po prostu też ja się cały czas doszkalam, jeśli chodzi o jakieś reklamy czy coś takiego. Okej, czyli reklamy po prostu, żeby lepsze kampanie dla nich tworzyć na Facebooku, żeby lepiej rozwiązywać ich problem, dawać lepsze efekty. Dokładnie. Jasne. Fajnie. Czy masz jakiś taki efekt, który pozyskałeś dla swojego klienta, który na przykład, wiesz, nawet zdziwił samego ciebie i klient był mega, mega w szoku, że taki efekt udało ci się uzyskać? Na pewno w ostatnim czasie przeprowadziliśmy też fajną kampanię reklamową dla klientki, która była po prostu szkoleniowcem, jest szkoleniowcem. I pamiętam, że z budżetu 500 zł tam wygenerowaliśmy prawie 12 tysięcy sprzedaży z takiej reklamy. To było szkolenie tam chyba za 2,5 tysiąca, więc tam pozyskaliśmy paru klientów i pamiętam, że to był taki fajny naprawdę wynik, taki wow, nie? Że z 500 zł przeznaczonych na reklamy jesteśmy w stanie wygenerować, chyba wtedy to było 11 900 zł. Więc fajny wynik za taką małą kwotę na reklamy. Jasne. I czy masz coś takiego, że na przykład jak pozyskujesz taki efekt od klienta, to masz jakiś taki gotowy system, nie wiem, pozyskiwania od nich rekomendacji, czy wiesz, jakiś system, który pozwala ci pozyskiwać opinie, rekomendacje od tych swoich zadowolonych klientów?
Zazwyczaj po prostu odzywam się do klienta, czy fajnie by było, jakby po prostu wystawił mi rekomendacji, czy jest taka opcja, żeby gdzieś tam napisał. No i zazwyczaj klienci bardzo pozytywnie na to reagują i po prostu się zgadzają, więc tak, po prostu się odzywam i tak pozyskuję rekomendacje od klientów. Czyli po prostu ich pytasz o to, hej, wystawisz mi rekomendacje i samo, czasami zapytanie też tego klienta już jest fajne, bo często ludzie zauważają, że chcą rekomendacje, ale kiedy ich pytam, czy pytają swoich klientów o wystawienie rekomendacji, to mówią, że nie. Że bardziej nawet kiedy wystawimy dobrą, dostarczymy dobre efekty naszemu klientowi, to nie jest tak, że on nagle będzie teraz szukał miejsca, gdzie może napisać o tym, że dostarczyliśmy mu fajne efekty. Czasami po prostu trzeba go to poprosić. Najzwyczajniej w świecie. Jasne. Dobra, czyli to, co dla ciebie, to co poprawiłeś u siebie i stanowiło ciebie wyzwanie na tym etapie od 0 do 5 tysięcy przychodów w agencji, to było to, żeby dawać lepsze efekty swoim klientom, tworzyć lepsze reklamy, dbać bardziej o nich, o ich doświadczenia, o ich budowanie z nimi lepszych relacji. Dobra, to jesteśmy teraz na etapie 5 tysięcy, 10 tysięcy. Co się zmieniło? Bo z tego, co też wcześniej mówiłeś, to miałeś taki etap, że tam zarabiałeś 7 tysięcy miesięcznie. Miałeś taki próg, którego nie mogłeś przeskoczyć przez pewien okres. I co się zmieniło właśnie w twoich działaniach, że przeskoczyłeś do tych 10 tysięcy złotych w ciągu miesiąca? Przede wszystkim zacząłem więcej pracować pod takim względem, że po prostu zacząłem się odzywać do większej ilości klientów każdego dnia. Więc wydaje mi się, że po prostu zwiększyłem czas swojej pracy. No i to przekładało się, że miałem po prostu takich więcej rozmów sprzedażowych, no i też więcej domkniętych klientów, więc przede wszystkim zacząłem więcej pracować, więcej czasu poświęcać jeszcze na agencję. No i dzięki temu gdzieś doszedłem do tego 10 tysięcy złotych. Czyli po prostu generowałeś więcej umówionych rozmów. Umówiłeś więcej Dokładnie. Rozmów po prostu z klientami. Okej, dobra. Myślę, że też osoby, które nas tutaj oglądają, wiesz, w ich głowie rodzi się takie pytanie, ale jak ten gość, który ma 18 lat, godził ten czas właśnie na prowadzenie swojego biznesu, na naukę? Jak to u ciebie wyglądało, Adam? Dla mnie też to jest, wiesz, mega zaskakujące, że w takim wieku, pomimo tego, że wiesz, masz tam jakieś swoje życie takie osobiste, wiadomo, w tym wieku jest mnóstwo rozpraszaczy. Chcemy robić to, chcemy, wiesz, jeszcze ze znajomymi wychodzić, imprezować, dziewczyny też. Byłem młody, także wiem, jak to było w tamtym wieku, nie? Jak to wygląda u ciebie? Jak ty godzisz ten czas na biznes oraz na naukę oraz na życie swoje prywatne? No przede wszystkim przez ostatni czas teraz było nauczanie zdalne, więc miałem trochę łatwiej pod takim względem, że no nie na każdej lekcji musiałem być taki uważny i mogłem pracować nad biznesem. No mam nadzieję, że nie ogląda tego żaden nauczyciel z mojej szkoły, ale no były lekcje, na których po prostu nie uważałem, a skupiałem się właśnie na firmie. Natomiast teraz, kiedy już mamy to nauczanie stacjonarne i też wcześniej, no to po prostu gdzieś idę do szkoły i wracając ze szkoły, czy też gdzieś w trakcie już wykonuję jakieś małe rzeczy, wracając ze szkoły, po prostu chwilę odpoczywam i po prostu pracuję nad biznesem. No, nie jest to łatwe, bo jest to ciężka praca. Czasami wiadomo, się nie chce, jak każdemu. No natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu wybór, że robimy coś takiego. Ja zawsze jestem taki, że jeśli już w coś wchodzę, to chcę się poświęcić po prostu na maksa. Więc no tak to teraz wygląda, że po prostu chodzę do szkoły normalnie. Na szczęście też za chwilę są wakacje, więc tego czasu będzie trochę więcej. Natomiast no teraz chodzę do szkoły, wracam, chwilę odpoczywam i po prostu już pracuję nad biznesem. No i tak to wygląda. Okej, czyli po prostu masz czas na, rozdzieliłeś ten czas na właśnie naukę i czas na biznes. Jakie to są proporcje mniej więcej teraz? Ciężko mi tak powiedzieć. No załóżmy, że taki typowy dzień wygląda w ten sposób, że mam szkołę, załóżmy, na 8 do 14, jakoś o 15 jestem w domu, chwilę odpoczywam, załóżmy, do godziny 16, no i potem po prostu mam czas na biznes, pod takim względem, że jakby uważam, że czasami lepiej zrobić mniej rzeczy, a ważnych, więc po prostu skupiam się na tych najważniejszych rzeczach. No i są dni, w których mi to zajmie 2 godziny, a są dni, w których mi to zajmie na przykład godzinę.
to, co muszę zrobić. Więc po prostu tak to wygląda. Ja po prostu skupiam się na tych najważniejszych rzeczach w biznesie. Jakie to są teraz te najważniejsze rzeczy? No to przede wszystkim kontakt z klientami, po prostu skupianie się na pozyskiwaniu nowych klientów, czyli po prostu odzywanie się do potencjalnych klientów, czy same rozmowy z nimi. Więc to są takie najważniejsze rzeczy dla mnie teraz w biznesie. No też na pewno w przyszłości chciałbym jak najwięcej rzeczy zdelegować, oddelegować, żebym po prostu miał też tego czasu więcej i mógł bardziej pracować nad firmą niż w samej firmie. No natomiast na razie jestem na takim etapie, że jeszcze część rzeczy muszę po prostu robić sam, więc po prostu skupiam się na tych najważniejszych rzeczach. Okej, okay. Czyli po prostu gdybyśmy mieli to rozbić na taki proces, to w aktualnym etapie swojego biznesu twoimi takimi najważniejszymi rzeczami to jest kontakt z potencjalnymi klientami, wyszukujesz ich przez jakie platformy? Głównie to jest Instagram, Facebook, czasami też YouTube, zależy gdzie jest klient, natomiast po prostu przez to są takie trzy platformy, gdzie tych klientów wyszukuję i Jasne. Po prostu z nimi się kontaktuję. Czyli wyszukujesz sobie tych potencjalnych klientów w przestrzeni internetowej, następnie w jaki sposób znajdujesz do nich kontakt, wysyłasz do nich wiadomość, tak, prywatną, nawiązujesz z nimi rozmowę, następnie tę rozmowę prowadzisz do rozmowy telefonicznej. Tak, tak. I przez telefon po prostu przedstawiam tą ofertę, staram się po prostu gdzieś w trakcie takiej rozmowy gdzieś rozwiązać problem klienta, gdzieś poznać jego potrzeby. No i jeśli po prostu razem gdzieś uznajemy w trakcie takiej rozmowy, że jestem w stanie mu pomóc i gdzieś rozwinąć jego biznes, to po prostu proponuję mu taką współpracę i wtedy po prostu już możemy nawiązać taką współpracę i razem działać. Jasne. Czy też wiele osób ma w twoim wieku problem z tym, żeby wiesz, w takich kwestiach technicznych związanych z działalnością gospodarczą i tak dalej. Ty masz założoną działalność gospodarczą? Tak, tak, tak. Jasne. Czy to dla ciebie też było jakimś wyzwaniem, że w tym wieku założyć działalność gospodarczą? Wydaje mi się, że nie, bo to też było takie moje marzenie. Zawsze chciałem mieć swoją firmę po prostu, więc jakby wiedziałem, że w końcu nastąpi taki moment. No po prostu trzeba gdzieś udać się do księgowego i on na pewno gdzieś nam po prostu pomoże w tym temacie. A my powinniśmy raczej się skupić na tym, żeby właśnie rozwijać firmę, pozyskiwać klientów. A takie samo założenie firmy to tak naprawdę jest jeden dzień i mamy firmę. Jasne. Czyli po prostu znalazłeś księgowego, założyłeś działalność gospodarczą i skupiłeś się na swoim biznesie. Jasne, jasne. Wiele osób właśnie ma z tym wyzwania, dlatego pytam, ponieważ staram się jakby zrozumieć, z czego wynika ich ten problem, nie? Że bardziej powstrzymują ludzi takie rzeczy techniczne na samym początku. Wiesz, jakie dostarczę efekty klientom, jakie założę działalność gospodarczą, jakie będę rozliczał tę usługę i tak dalej. Nie? Więc to są rzeczy techniczne, które dla ciebie stanowiły wyzwanie, czy po prostu bardziej dla ciebie stanowiło wyzwanie prowadzenie tej działalności niż samo założenie? No bardziej prowadzenie działalności niż samo założenie. Też moja mama jest księgową z zawodu, więc też mi dużo pomagała, jeśli chodzi o takie samo założenie firmy, więc może miałem trochę łatwiej, jeśli o to chodzi, bo też dużo mi podpowiadała. Natomiast no, samo prowadzenie firmy mi sprawiało bardziej taki problem niż jakieś założenie tej firmy. Okej. Dobra. Zacząłeś pozyskiwać tych klientów do swojej agencji, rozwinąłeś ją do 10 tysięcy w ciągu ostatniego miesiąca, w ciągu maja uzyskałeś 10 700 przychodów w swoim biznesie. Dobra, z jakimi teraz wyzwaniami mierzy się Adam w swoim biznesie? No przede wszystkim chcę oddelegować część zadań. Wydaje mi się, że to jest teraz takie najważniejsze. Żeby gdzieś dalej skalować po prostu ten biznes. No, biznes usługowy ma to do siebie, że jeśli chcemy go dalej skalować, to po prostu musimy zatrudniać ludzi, bo do pewnego momentu, no też doba ma 24 godziny, też nie jestem w stanie nie wiadomo ilu tych klientów obsłużyć.
Więc po prostu, jeśli chcę to dalej skalować, to też muszę część działań oddelegowywać i po prostu w ten sposób to robić. No na pewno, jeśli chodzi o właśnie ten rok, to do końca roku chcę bardziej jakby tak poprowadzić firmę, żeby pracować nad firmą, a nie w firmie typowo. No i na tym chcę teraz się skupić, żeby oddelegować jak najwięcej zadań w agencji. Jaką właśnie planujesz pierwszą, jakie zadanie planujesz na początku na oddelegować? Tworzenie reklam na pewno i taki kontakt z klientem i po prostu taka cała obsługa klienta. Mhm. Na razie taką sprzedażą jeszcze chcę się zająć. Chcę też zbudować taki po prostu jasny proces, żebym mógł to łatwiej potem oddelegować. No a potem na pewno też taką sprzedaż też będę oddelegowywał w przyszłości. Okej, okay. Czyli na razie sprzedaż stanowi dla Ciebie takie największą przyjemność, tak? W Twoim biznesie. Tak, rzeczy tak. takie bardziej operacyjne chcesz po prostu delegować dla osoby ze swojego teamu. Okej, okay, mhm. Dobra. A jakie plany, można powiedzieć, ze szkołą masz w najbliższym czasie? No za rok mam maturę, więc na pewno zdać maturę. A potem jeszcze zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać, więc no teraz niedługo już mam wakacje, potem właśnie idę do trzeciej klasy liceum, mam właśnie tą maturę, więc po prostu zdać maturę i potem na pewno jakieś studia. Planujesz na studia iść? Tak, natomiast raczej na zaoczne, bo chcę mieć po prostu czas na rozwój właśnie biznesu. A czemu studia? Nie wiem, wydaje mi się, że studia też są w jakimś stopniu potrzebne. Natomiast też ciężko mi teraz mówić. Zobaczymy, jak po prostu firma się rozwinie, jak to będzie wyglądało. No jestem jeszcze w takim wieku, że dużo rzeczy się można powiedzieć, z dnia na dzień zmienia. Więc aż tak daleko w przyszłość jeszcze nie wybiegam, ale no zobaczymy, jak to będzie. Jasne, jasne. Czyli teraz po prostu masz wakacje przed sobą. W tym czasie planujesz też skupić się już w pełni na agencji w tym czasie? No tak, no, wakacje na pewno chcę dużo się skupić właśnie na firmie, będę miał dużo czasu. No wiadomo, jakieś wyjście ze znajomymi czy coś takiego, no też na pewno na to będzie czas. Natomiast jeśli są wakacje, no to mam gdzieś cały dzień wolny, jestem w stanie po prostu tak podzielić ten czas, żebym miał czas i na firmę, i na jakieś tam wyjścia ze znajomymi, więc to bez problemu. Jasne, jasne. Adam, jakie masz wskazówki dla osób, które właśnie są w tym wieku, lub po prostu dla osób, które zaczynają swój biznes, chcą budować swoją agencję marketingową? Jakie masz wskazówki dla nich, aby mogli zacząć rozwijać tą swoją agencję i dojść do tego etapu, w którym ty jesteś teraz? No na pewno po prostu muszą gdzieś obrać sobie cel i jakby dążyć do niego każdego dnia, jakby wstawać po prostu z tym celem i po prostu wiedzieć, co chce się osiągnąć. Będą cięższe dni, że nie będzie się chciało, że będziemy chcieli się poddać czy coś takiego. Natomiast wydaje mi się, że jeśli mamy taki cel ustawiony i taką po prostu wizję końca, gdzie chcemy dojść, to właśnie po prostu to nas napędza każdego dnia. No jeśli chodzi o takie stricte budowanie agencji, to przede wszystkim skupianie się na rzeczach ważnych, a ważną rzeczą jest na pewno zgłaszanie się do potencjalnych klientów, odzywanie się i po prostu szukanie tych potencjalnych klientów, bo to po prostu generuje nam sprzedaż, a potem jesteśmy właśnie w stanie gdzieś te pieniądze dalej zainwestować i po prostu wtedy jest łatwiej. No po prostu klienci i po prostu pieniądze, które mamy z biznesu, to takie właśnie paliwo dla naszego biznesu, jak ty często też właśnie, Henryk, o tym mówisz. Więc no skupić się nawet na pozyskaniu pierwszego klienta, dostarczeniu mu efektów i po prostu dalej działanie w ten sposób i inwestycja w biznes. Jasne. Wiele osób właśnie, tak jak wcześniej mówiliśmy, boi się tego pozyskiwania klientów, ponieważ boi się tej sprzedaży, ponieważ boi się tego właśnie, co będzie po sprzedaży. Czyli teraz już trzeba będzie po prostu dostarczyć efekt klientowi i bardziej ich to przeraża to. Bo często właśnie jak rozmawiałem z różnymi osobami, to mówiły mi, że no świetnie, fajnie, odbyłem rozmowę sprzedażową z klientem,
pozyskałem tego klienta, ale teraz jestem mega przerażony, bo teraz muszę mu dostarczyć te efekty, które po prostu obiecałem. I wiele osób po prostu się najbardziej boi tego w sprzedaży, że co później, jakie dostarczy te efekty i tak dalej. I moim zdaniem trzeba po prostu zrozumieć, że tak jak ty powiedziałeś, nie, że samo to, że zrobimy swoją pracę, dostarczymy efekty temu klientowi, uczy nas bardzo wiele. Uczy nas bardzo wiele na temat tego właśnie, w jaki sposób dostarczyć te efekty, co działa, co nie działa. Ludzie często boją się popełniać po prostu błędy, boją się tego, że osiągną porażkę. Jeśli rozpoczną na przykład kampanię dla klienta i ta kampania na przykład nie zwróci się klientowi. I boją się, że nagle, nie wiem, cały świat ich się zatrzyma przez to, że nie dostarczyli efektów temu klientowi. Trzeba mieć po prostu w swojej głowie coś takiego, że nawet najlepszym, osoby, które działały po kilkanaście lat w tej branży, nawet im się zdarza nie dostarczyć, nie dowieść, tak jak się mówi w tej branży, nie dowieść efektów klientowi. I na tym się nie kończy świat. Trzeba po prostu zrozumieć, że okej, nie dostarczyłem efektów klientowi, zawsze mogę zwrócić swoje wynagrodzenie, zawsze mogę zwrócić mu swoje pieniądze i tyle, iść dalej, tak? No, wziąć po prostu te lekcje, bo to jest już jakaś lekcja, nie? Ja sprawdziłem, co nie działa albo co działa, ale mieliśmy za mało czasu, nauczyłem się czegoś nowego, więc teraz z tym doświadczeniem mogę iść dalej i następnym razem nie popełniać tych błędów, które popełniłem podczas tej współpracy. Ludzie po prostu się boją działać, bo boją się, że po prostu osiągną porażkę. Więc to chyba najbardziej powstrzymuje tych ludzi. Tak jak powiedziałeś wcześniej, nie? Obejrzałeś szkolenie w internecie na moim kanale, jak zbudować agencję i tak naprawdę ten jeden film dał ci taki impuls do tego, żeby iść pozyskać klienta. Ja tam podczas tego szkolenia pamiętam, że mówiłem, że masz tak naprawdę teraz wiedzę, no to idź teraz pozyskaj klienta. Nie? I ty obejrzałeś to wideo i poszedłeś, pozyskałeś pierwszego klienta, chociaż nawet nie wiedziałeś, w jaki sposób będziesz mu dostarczył efekty. Znaczy miałeś tam jakiś zarys, okej, stworzę mu kampanię. Ale zacząłeś po prostu działać i wyciągać wnioski w trakcie. Zacząłeś ten proces ulepszać. I myślę, że właśnie kiedy rozmawiam z osobami, które osiągały wyniki, które rozwijały swoje agencje, osiągają takie wyniki, jakie ty osiągnąłeś, to są osoby, które właśnie działają. Przede wszystkim nie boją się działać, nie boją się popełniać błędów, nie boją się odnieść porażki. I to właśnie wyróżnia chyba te osoby. Też, wiesz, ja się uczę, nie? Kiedy rozmawiam z różnymi osobami, widzę, że właśnie te osoby cechuje właśnie to, że oni pozyskają jakąś wiedzę i błyskawicznie nie mogą się doczekać, aż to wdrożą w życie, aż to sprawdzą. Wiesz, na przykład uczę jakieś metody pozyskiwania klientów, to te osoby mówią, o dobra, jakaś ta metoda, fajna jest ta metoda, tylko te osoby po prostu, o fajna metoda, już dobra, zaczynam już wdrażać w życie, już testować ją w praktyce, zobaczyć jak ona działa u mnie, nie? I to właśnie myślę cechuje osoby, które osiągają wyniki. Po prostu działają. Przede wszystkim uczą się w trakcie, udoskonalają swój proces w trakcie, zamiast właśnie siedzieć i myśleć, czegoś jeszcze nie umiem, jeszcze może przeczytam książkę, jeszcze może zrobię kolejne szkolenie. I w ten sposób właśnie gdzieś tak, że budujemy taki nawyk właśnie odkładania i ciągłego rozwijania się. A pamiętajmy, to często powtarzam, pewność siebie budujemy w trakcie działania. Pewności siebie uczymy się w trakcie działania. Nabieramy tej pewności siebie, kiedy bierzemy klienta, pozyskujemy tego klienta, robimy kampanię, dostarczamy mu efekt, lub nie dostarczamy, uczymy się tego, ok. Następny klient, następny efekt, pozyskaliśmy ten efekt, no i fajnie. W takim razie chyba to działa, nie? I zaczynam przy kolejnym kliencie. Widzisz, tak jak rozmawiałeś, na początku powiedziałeś, że pierwsza współpraca to była taka, że zwróciła się klientowi. Super. A mówiłeś o współpracy, w której pomogłeś swojemu klientowi z budżetu 500 zł zrobić około 12 tysięcy złotych. Tak.
Także wiesz, to jest niesamowite, nie? Że po prostu zacząłeś działać, uczyć się, tu podpatrzyłeś, tu dołączyłeś do kursu, paru rzeczy się nauczyłeś, ale przede wszystkim zacząłeś to wdrażać w swoje życie, w swój biznes, nie? I ulepszać to wszystko. Czy chciałbyś jeszcze, Adam, na koniec powiedzieć kilka słów, tak wiesz, na zakończenie naszej rozmowy? No wydaje mi się, że na koniec właśnie można powiedzieć do wszystkich osób, które gdzieś to oglądają, czy to są młode osoby, czy też po prostu, które gdzieś zaczynają ze swoim biznesem, że tak jak mówiłeś, że najważniejsze jest po prostu działanie, żebyśmy każdego dnia gdzieś działali, przybliżali się do tego swojego celu. Wiadomo, wiedzę warto zdobywać, natomiast w trakcie działania wydaje mi się, że to jest najlepsze. Najlepiej właśnie uczyć się, kiedy załóżmy mamy już pozyskanego klienta i gdzieś cały czas zagłębiamy tą wiedzę, ale przede wszystkim na takim żywym organizmie uczymy się najlepiej. No tak to właśnie gdzieś u mnie było, że ja po prostu z każdym kolejnym klientem pozyskany byłem gdzieś może bardziej mądrzejszy i tak to się gdzieś rozwijało, że w końcu się gdzieś dochodzi do tego momentu, gdzie ta wiedza jest fajna, ale to też się nigdy nie kończy, że jakby każdy kolejny klient to gdzieś jest nowe doświadczenie, nowa wiedza i po prostu w ten sposób możemy coś fajnego osiągnąć. Działanie, działanie. Dokładnie. Zacznijcie działać, doskonalajcie się w trakcie. Tak możemy, myślę, zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jest. Adam, to była przyjemność móc porozmawiać z tobą i do zobaczenia na kolejnych efektach. Trzymam kciuki za kolejne sukcesy, za rozwój twojej agencji i do zobaczenia w kolejnych wywiadach. Również dzięki mega za rozmowę, było bardzo miło i co, i do zobaczenia na kolejnych, miejmy nadzieję, wywiadach. Hej.